Witam was, nocni gracze, z tej strony Keywolf, a to jest północne granie. Nie chcę tego robić, ale wiem, że już dawno, dawno nie grałem w żaden horror w sumie. A nie ma, jak na razie, nie mam nic lepszego pod ręką niż Dungeon Nightmares, który niestety dał mi po dupie. Więc jesteśmy z powrotem na nocy trzeciej, już byliśmy przy nocy piątej. I teraz zrobimy tak, że nie będę was zmęczył przyrodzeniem trzeciej i czwartej ponownie, tylko sobie teraz, korzystając z wieczornej pory, posiedzę, pogram i będę nagrywał. I jeśli coś ciekawego będzie w trzeciej i czwartej nocy, to po prostu zrobię taki mały montaż. I piątą noc już normalnie w całości, może nawet i szóstą, kto wie. A więc naciskam spację i zaczynam, a my widzimy się za chwilę w nocy piątej. O Boże! Znowu, nie dosyć tego, że kolejny kościej. A weź się pierdol, ty. Zamknę. Nie! Nie! Nie chciałem jest! Ja kurwa mać! O shit, ty cholego! Shit, ty cholega, lepiej gnąć! Zamknij drzwi! Kurwa, jak głośno! Ja pierdolę, ja pierdolę, ja pierdolę! Gdzie jestem? Ślepy żołek. Idealnie. O, dobra, noc trzecia za nami. Na niektóre rzeczy już nie reaguję tak jak kiedyś, ale nie zmienia to faktu, że już mi się ręce trzęsą i cały spocony jestem. Ale brniemy dalej, no muszę przejść przez tę piątą noc, prawda? Tego chcecie, prawda? Oczekujecie, że będę silny, prawda? Że dam sobie radę, prawda? Że nie przegram, nie? Prawda? Noc czwarta. Dobra. Biegniemy dalej, moi drodzy. Słyszałem, jak się drzwi same otworzyły. To nie jest normalne. To nie jest normalne. To nie jest normalne. Drzwi się same otworzyły, to nie jest normalne. O mój Boże. Kurwa. Myślałem, że to ona, nie? Ale tak i tak można powiedzieć, że się zaczaiła w pewien sposób na mnie. I to nie jest dobra. O! Kurde, jaki błąd graficzny! Kościej! Zlagowałeś mi, no co? Ale ja tego nie mogę przejść przez ciebie! No nie wierzę w to! O, super, okej. Okay. Dobrze. Dobrze ci tak. Masz za swoje. Kurwa! Uff. Wszędzie jest pełno tych obrazów. Dobra, udało nam się kolejną noc przejść. O, tak. To jest lepsze niż sauna, wam powiem. Lepsze niż sauna. Ponieważ, tak, spociłem się jak diabli. Noc piąta. Udało nam się. Nie było aż tak źle, ale jeśli teraz znowu zginę, to się chyba pochlastam i nie wiem, czy
Może jest jakiś sposób na zhakowanie tej gry. Dobra, wchodzimy. Już kompletny hardcore się będzie robił teraz przy nocy piątej, zaprawdę. Powiadam wam, będzie ciężko, ale jesteśmy twardzi, a nie miętcy. Że będzie coś takiego, ale na szczęście nie. Nie ufaj nikomu, kogo tutaj spotkasz. Tylko, że jak na razie to nie było tutaj żywej duszy, oprócz martwych dusz, które mnie gonią, straszą, chcą mi zrobić krzywdę i pierdolonego kościeja, który przyszedł się przywitać na sam początek. Pierdol się, wiesz co? Jak ja ciebie nie lubię, ty jesteś tak wkurwiający. Jesteś po prostu najgorszą... Czy ty się patrzysz na mnie? Nie, już myślałem, że chcę krakać nic dzisiaj. Bo tylko moje krakanie... Czasami lepiej po prostu się zamknąć, tak? Wiecie, trzeba znać swoje miejsce i mieć trochę pokory. A ja mam bardzo dużo pokory do tej gry, tyle wam powiem. Mam bardzo dużo pokory do tej gry. I muszę zobaczyć na mapę, bo nie wiem, gdzie jestem. Wiem, że teraz jeszcze nie używam świeczki, ale po prostu chcę zachować to na najbardziej odpowiedni moment, wiecie? Świeczki. Zrobię tak, żebyście wszystko widzieli, nie martwcie się. A kurde, no... Odpierdol się ode mnie, straszydło! Co ja ci zrobiłem, że mnie tak prześladujesz? Złamałem ci serce, czy co? Tylko proszę, nie więcej żadnego takiego kretynizmu, że stoisz za rogiem i się na mnie rzucasz, bo to po prostu było największe chamstwo w dziejach komputerowej rozrywki, chociaż ciężko nazwać to, co przeżywam w tym momencie rozrywką. Nie. Ja wiem, że z tym obrazem na pewno musi być coś złego. Same te wibracje mi na to wskazują po prostu. Nie mam doświadczenia z wibracjami, oprócz wibracji w mojej komórce, ale... Wiecie, tak. Może lepiej już nic więcej nie będę mówił, zanim się kompletnie i totalnie nie pogrążę. Jeśli ktokolwiek to znajdzie, przepraszam. Ja też bardzo przepraszam. Przepraszam, że po prostu gram w takie gry. Przepraszam moich rodziców. Przepraszam moich przyjaciół. Przepraszam wszystkich. W ogóle co ja robię ze swoim życiem? Siedzę na krześle w swoim pokoju, sam, po ciemku. I się kurde trzęsę. I to jest właśnie... To jest właśnie los, który sobie zgotowałem, tak? Dobra. Cztery pokoje. Nie wiem, co to miało znaczyć, ten nagły po prostu rape na moich uszach, ale mam nadzieję, że... nie wiem, że tej zmory tutaj nie ma, że gdzieś po prostu to była sygnał jej teleportacji, że przeniosła się gdzieś w siną dal. Wiem, jestem zajebisty! I padasz przede mną na kolana, tak jest. Każdy powinien tak robić. Padajcie przede mną na kolana, ale mnie nie straszcie. Dobrze? Dobrze? Tak. No nie wiem, idziemy dalej w tą stronę, mając nadzieję, że... coś w tych ciemnych, ponurych korytarzach obkrytych pleśnią nic się nie zaczęli na mnie i nie wyskoczy i nie zgwałci mnie. Zrobiło się troszeczkę za cicho, wam powiem, w tym momencie. Ja lubię, jak jest troszeczkę mniej... A kurde, ty cholero! Jak jest troszeczkę mniej cicho. Jestem ciekawy, czy moja postać może wykitować na zawał w tej grze. To jest dopiero ciekawostka. Nie pozwól, żeby cię znalazło. No co ty nie powiesz? No i nie ma nic tu w tym pokoju! Boże, no kurde, proszę, co ja mam teraz zrobić? Powiedzcie mi. Chyba się cofnę i pójdziemy środkiem. Ja bardzo mam nadzieję, że ten artefakt nie jest na przykład na dole po lewy dogny luk. Róg! Kurde! Bo to by mnie bardzo zasmuciło, gdybym musiał leść... Co to było? Co to było? Jakiś nowy odgłos miałem, ale nie wiem dlaczego. I nie wiem, czy coś się stało, czy nie. Nie wiem, co to było. Kurde, tu nic nie ma.
teraz idziemy na wprost po drugiej stronie. Po drugiej stronie pokoju. Ej, ty kurde, kolego, no przestań! Dlaczego? Ile razy mnie to jeszcze będzie łapać? Bo ja się cały czas, widzicie, to jest teraz takie zboczenie, bo ja się cały czas teraz boję. Teraz boję, że to jest nie Phantom, tylko ona. Że to nie jest Phantom, tylko że to jest ona, że ona jest po prostu tutaj i że ona się na mnie tak czai. I że ona na mnie wyskoczy z tego narożnika i że ona mi kuku zrobi na muniu. A ja tego nie chcę, tak? Dziwne. Aha. Dobra, no ale coś jeszcze tutaj jest to... Kurde się za... plącze mi się język. No jest tutaj coś, jeszcze nic nie ma, idziemy dalej. Tylko dwie świeczki, więc na razie nie świecę, ponieważ jestem ekologiczny i oszczędzam świeczki, oszczędzam, w sensie. Jest artefakt, kurwa mać, jest! Dobra, tutaj i teraz gdzie? Nie wiem, czy tamtędy, ale dobra. W dół, w lewo, prosto, tak? Tak, prosto. O matko, uda się. Nie możesz się teraz zmęczyć, jak jesteśmy tak blisko. Dlaczego moja postać musi mieć taką słabą kondycję jak ja? Muszę zacząć uprawiać jogging. Jest! Więcej joggingu! Jest! Udało nam się. Teraz już się nic nie może złego wydarzyć, prawda? Jest! Udało się! Oh. Ale mi się ręce trzęsą! Przepraszam was, jeśli w tym momencie za głośny byłem. Dobra, wystarczy. Dla mnie wystarczy. Ja przepraszam was. Mógłbym dalej, ale chyba zostawię sobie ostatnie dwie noce na końcowy odcinek. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Ponieważ w tym momencie już mam dość. Ja już mam dość! Czas zobaczyć prawdę. Jaką prawdę? Ja nie chcę żadnej prawdy, ja chcę tylko skończyć grę! Ja chcę ukończyć grę, tylko o to proszę! Oh, od szósta czeka. To se poczeka! No! Z mojej strony to już wszystko. A teraz idę leczyć Alzheimera. Czy Parkinsona. Nigdy nie byłem dobry w tych chorobach. Ale ja pewno mam obydwie. Na ten moment. Z mojej strony to już wszystko. Dobranoc.